Kacper, zaczekaj! Na co? Aż ty też zrobisz ze mnie pośmiewisko? Jezu, o co ci chodzi? O to, że tak naprawdę wszyscy uważacie, że jestem żałosny. Dobrze, możesz powiedzieć wprost, co się stało? Widziałaś, co nagrała Mela? No widziałam, ale dobrze wiesz, że nie chciała nic złego. A to, że nie dotknęłaby mnie kijem nawet na bezludnej wyspie? Że to naprawdę super, bo czułem się fajnie. Dobrze, no przyznam, może to nie zabrzmiało jakoś super, ale nie miała nic złego na myśli, no przecież znasz Melę. To było mega paskudne, jeszcze ona ze wszystkich osób musiała mnie publicznie wyśmiać. Cudowna Mela, wielka przyjaciółka. Dobrze, Kacper, nie przejmuj się jakimś głupim wideoblogiem. Łatwo ci powiedzieć, sorry, ale czeka mnie kolejna wyprowadzka. Dobrze, no i gdzie pójdziesz, Mondralo, no? Może powinienem wyjechać, tak jak Oskar. Wiesz, nic mnie teraz tutaj już nie trzyma. Jasne, pewnie, niech następny szwenda się po świecie nie wiadomo gdzie. Wiesz co, Kacper, ja myślałam, że ty jesteś mądrzejszy. Sorry, Kasia, wiesz co, zostaw mnie. Dzięki, że próbowałaś mnie podnieść na duchu, ale misja nieudana. Kacper, poczekaj! Kacper!